Weronika Gawlik, no dzisiaj też dobre zawody i w twoim wykonaniu i w Ani, ale no końcowy rachunek jest lepszy po stronie rywalek. Dokładnie, wiesz, chyba słabo zagrałyśmy, po prostu tą pierwszą połowę pozwoliłyśmy Holenderkom na wyprowadzenie zbyt wielu kontr i to nas zgubiło, ten rezultat był za wysoki i no na takim poziomie ciężko jest nadrobić ten wynik. Ale doskonale wiedziałyście, co mogą grać i w zasadzie nic nowego tutaj nie pokazały, prawda? Czyli starały się do szybkich kont, kilka razy im to się udało, więc nic nowego nie było z ich strony. Nic nowego, no po prostu były dzisiaj lepsze, były dzisiaj bardziej skuteczne i szybsze od nas, nie dałyśmy rady. Myślę, że świat się nie kończy, jest nam bardzo przykro, na pewno będziemy to analizowały, ale jutro jest nowy dzień i za kilka godzin poznamy naszego przeciwnika i chyba musimy się teraz już na tym skoncentrować. Ale był taki moment, że jak było widać, że dochodziłyście już do Holenderek, to chyba na minus 4 spadło, no i ten właśnie jakby jednak zabrakło jeszcze tego następnego rzutu. Dokładnie, czegoś tam zabrakło. Pewnie trochę też czasu nam zabrakło i troszeczkę walki w tej pierwszej połowie, żeby faktycznie na tą drugą połowę wejść nie z tak wielką stratą, z większą ilością rzuconych bramek i na pewno możemy sobie teraz gdybać, ale możliwe, że ten rezultat byłby zupełnie bez sensu, gadam. Czy masz życzenia odnośnie następnego rywala, z kim wolałoby zagrać? Z Norwegią czy z Rumunią? Nie mam żadnych życzeń. Zobaczymy, co przyniesie, że tak powiem, los. Za chwileczkę poznamy naszego przeciwnika i będziemy mogły się pod niego przygotowywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.